Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Znowu gramy w grę Ship. Udało nam się dotrzeć do drugiego świata. No jeżeli nie liczymy poziomów treningowych jako świata, to jesteśmy w drugim świecie. Jesteśmy na festynie. Festynie w klimatach średniowiecznych. I będzie to świat na pewno trudniejszy. Nie mówię, że tak bardzo, bardzo trudny, ale na pewno trudniejszy. Pierwsza misja zabawy nie będzie. Jak widzicie, w niektórych misjach mamy tego czasu całkiem sporo. Mamy 8 minut, mamy 6. No ale tutaj załóżmy, mamy tylko 4, nie? Okej, na sam początek miejmy to z głowy. Weźmy sobie owce 2000. Jest ich najmniej. Owce wiejskie zostawię sobie na ostatnią misję. Jest ich tyle samo co długowłosych, ale jednak sprawdzą się o wiele lepiej. Standardowo 10 owieczek. Musimy się tutaj spieszyć, ponieważ te krowy za chwilę się ruszą i będziemy mieli problem. No dobra. Pamiętam, że to nie jest jakaś super skomplikowana plansza. Raczej szybko można tutaj przejść. I też nie ma większych problemów ze zdobyciem statuetek. Żeby zdobyć statuetkę, trzeba wejść na tę katapultę, o ile dobrze pamiętam. Właśnie, on nam otwiera most. A nie, sorry, to było tylko przejście. To było tylko przejście. Ale dobrze, tu mamy owce, więc też się nam przydadzą. I chyba możemy je, tak, możemy je katapultować w tamto miejsce. Więc zrobimy to od razu. No, 27 owiec, całkiem sporo. Powinno być większych problemów. Tu nie ma takich też przeciwników, którzy by nam bardziej zagrozili. Ten baran jest bardzo przydatny, ponieważ on może przyciągnąć owce. Jakoś nie chcę tego robić, no ale cóż. Dobra. Przechodzimy tędy, panowie. Zresztą inaczej nie możecie przejść. I ważne jest to, żebyśmy te belki rozwalili, ponieważ normalne owce też się mogą rozwalić, ale giną wtedy. Po prostu są płaskie. Są płaskie jak umysł narodowców, więc musimy, no niestety, uważać z tym. Tam widziałem już statuetkę, więc bierzemy ją. No, mówiłem, że to nie będzie trudne. I serce. Serce, które w sumie wydaje mi się, że daje nam podobną rzecz co radio, tylko że one się układają wręcz w taki wężyk. A głównym problemem jest to, że one niestety nie kumają za bardzo o co... To jest ten moment, w którym chciałbym, aby one za mną nie łaziły jednak. A, poczekam. No przyłaźcie! O to chodziło właśnie. I wy też stąd macie wyjść, bo mnie wkurzacie już powoli. Tu akurat muszę przyznać, że te owce są wyjątkowo inteligentne i nie wiem, od czego to zależy. Dobra, nie ma żarcia, grażyny. Teraz tak, muszę obczaić co gdzie jest. Dobra, tu mogę normalnie przejść, okej. Znaczy prawie, że normalnie. A ta gruszka już na wieży stoi, już coś tam wypatruje. Dobra, czyli nie jestem teraz pewien, czy ci kolesie z lancą na koniach, czy oni mogą nas zabić, czy oni nam tylko unieruchamiają owce, nie wiem. I nie chcę się tego dowiadywać. Tu już jest koniec, nie? Z tego co pamiętam. No. Okej, zostało 5 owiec, ale czy mi się chce po niej iść? Nie. Niech zdychają! No, całkiem niezły wynik. Chyba to będzie najlepszy wynik w tej grze. Teraz który save? Dobra, mniejsza. Zapisuję tutaj. Owieczki tarany. Dobra, czyli gramy dalej. Tym razem wezmę może owce miejskie. Słyszeliście kiedyś o owcach miejskich? Ja nie. 10 owieczek w 4 minuty. I to jest ta najkrótsza misja. Musimy się spieszyć, dlatego że ta maszyna za chwilę zacznie ubijać. Okej, ale
Powiedziałbym, że się udało, ale nie do końca. Cholera jasna. Niestety. Te czarne diabły nam przeszkadzają. Musimy je trochę unieszkodliwić. To nam tylko one są teraz bliżej, nie? Tych właśnie tych murów. I nadal mogą nas oczywiście zabić. Ale już jakby jest to mniej mniej możliwe. I dlatego właśnie przed chwilą zabiły mi owce, do cholery jasnej. Czemu idziecie w tamtą stronę? Okej, one są tutaj strasznie głupie. Zrobimy tak. Ja zrobię rozeznanie i od razu odblokuję sobie drogę, żeby nie musieć już tego później robić. Ty idziesz tutaj. To jest jakiś mechanizm. A, już wiem jaki mechanizm. Mechanizm taki, że pojawia się most i ja mogę przejść do statuetki. Okej, i po to to tylko było. No dobra, wy się stąd wynoście i w sumie idźcie od razu do mety. Nie ma sensu, żebyście szli gdzieś dalej. No jak będę miał minimum 10, to już to pieprzę, bo nie lubię tej misji zbytnio. Tak samo jak nie lubię misji ostatniej na festynie. Okej, jednej owcy nie będę prowadzić. To nie ma zbytnio sensu. Ale 4 już jak najbardziej. No. Okej, jeszcze 3. I to nie będzie raczej trudne. O ile sam się nie zabije, chociaż nasz pasterz zginąć nie może, my nie mamy życia jako takiego. Przepraszam, czy ja kazałem wam iść tędy? No chyba kazałem, skoro tam poszłyście. A ten duży grond, jak go nazywam, bo tak wygląda, jak grond z Władcy Pierścieni. To się chyba nazywało grond, nie? No, ta maszyna orków, która była takim taranem z ogniem, dobra. Mam 16 owiec, to mnie satysfakcjonuje. Zapisujemy grę. I gramy dalej. Szturm na zamek, weźmy długowłosę. E, 10 owieczek w 8 minut. A 8 minut dlatego, że pamiętam, że ta misja jest dosyć taka zawijasta. Jest... Znaczy, wymiary niby ma takie same jak zwykłe misje, ale jednak nie. A ja wiem co tu jest. Tu dużo owiec mi zginie i to jest, tego jestem pewien na 100%. Natomiast... Daj się złapać do cholery jasnej, chyba że chcesz zginąć. Też jest taka opcja, że możesz tego chcieć. Co tutaj jest? Okej, tędy... Muszę najpierw obczaić parę rzeczy. Czasami uważam, że lepiej sobie właśnie tak przebiec z owcą i właśnie już pouruchamiać i unieszkodliwić kilka z tych... O, chwila. A cóż to było? Cóż to było? Czy ja jestem szybszy, czy jak? Nie wiem dokładnie. Szczerze mówiąc, ja sobie teraz oczywiście przypominam tę moc, ale jakby to mi wypadło kompletnie. Aj, nie tak miało być. Statuetka, najważniejsza rzecz. Nie, to jakieś owce, tylko statuetka, nie, jest najważniejsze. Okej. Okej, żeby nie zostały ustrzelone. Idziecie tutaj. Teraz wy jeszcze wyjdźcie stąd. Wiem, że na samym początku praktycznie zostawiłem inne owce, ale może nie będą potrzebne. A może będą. Ile ich tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No niestety. A jeszcze mogą zginąć, co też jest możliwe. Nie wiem w ogóle, po co te rogi mi są potrzebne. W następnym levelu też one się pojawiają, ale one mają jakiś sens. Okej, nie, tam nie idziecie. Ten przycisk jest bardzo zły. No chyba kogoś powaliło, nie? No tak, no to... Jesteśmy w dupie, że tak się wyrażę. Dziękuję, owce, że jesteście takie mądre. W całej swojej inteligencji spieprzyliście wszystko.
to wychodzi na to, że ja będę musiał te owce przeprowadzić. A było tak pięknie, mogły wejść wszystkie i bym po prostu te dwie przeniósł. Ale nie, tak nie może być, przecież... Idź! Jak mnie to wkurza, jak wszystkie owce idą tam, gdzie chcę, ale jedna stwierdza, że nie! Ja tak nie będzie. Teraz po tej stronie, żebyście się nie ugotowały. No, właśnie tak jak wasz kolega, który teraz właśnie nie żyje. Także gratuluję. A ty, przepraszam, na co do cholery czekasz na oklaski? Trzeba być agresywnym z tymi gówniarzami, kurde, gówniarzeria owcza. Jezus Maria. Może jak... Czasami ja naprawdę tracę wiarę w to, że coś jeszcze zmienię wśród tych owiec. Może lepiej, żeby, skoro to jest taki słaby gatunek, to może lepiej, żeby wyginął. Może tak by było lepiej po prostu. Tam nie macie iść, do cholery jasnej. No nie. Czy one zniknęły? Czy wszystko pieprzy tak naprawdę? Idźcie tędy, ja was błagam, no. Dobra. Idźcie tędy. Powiedziałem! Okej, okay, jest was wystarczająco dużo. Jest was wystarczająco dużo, żeby coś się spieprzyło i było was mało. Nie, 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 nie. Okej, okay, te... Nie, jeszcze nie możecie przejść. Okej, okay, teraz. Teraz jest ten moment. No i tamta się zaklinowała, oczywiście. Jakżeby inaczej. Ja pierdzielę. Prosiłbym o zachowywanie się. No, no jakieś przepisy BHP tutaj obowiązują, tak? Dobra. Idziecie. Idziecie. Na szczęście ten przycisk można nacisnąć tylko raz. I teraz już pamiętam, on po prostu zabijał 10 owiec. Chyba z tego co pamiętam, 10 owiec w najbliższym otoczeniu, więc cóż. Było to śmieszne, naprawdę. Idźcie. No tak, sam w to wpadłem. Nie! Może, jakie to... A zresztą, gińcie. Gińcie, jak jesteście głupie. 8. 9. Boże, zaraz mnie coś trafi, nie? Okej, okay, jeszcze jedna. Jeszcze jedna, a reszta może mnie pocałować w dupę. Proszę bardzo. O, to była siedmięga. Ale siedmięga opłacalna, udało się. A teraz będzie jeszcze większa siedmięga, bo ta runda uchodzi według mnie za najtrudniejszą z tych wszystkich. A, tak, jakie te warzywa są wesołe. Tak, możemy tutaj być zabici przez warzywa, więc... Wegetarianie, to jest właśnie propozycja dla was. Tu z kolei... Powiedzmy, że... Właśnie, coś takiego się może stać. A to jest trochę mylące. Czasami jest tak, że owce dostaną młotkiem, są spłaszczone, ale żyją. No a czasami, no niestety, kończy się to tak, a nie inaczej. No i teraz fajnie, i teraz tak. Część ma te rogi, część ich nie ma. I to po prostu powoduje, że może dojść do pewnych nieporozumień. Pierwsze co musimy zrobić, to wyłączyć te kolce, bo po prostu się nam nie uda z tymi kolcami przejść. Okej, okay, zrobimy tak. Ty jesteś baranem, bez urazy, po prostu naprawdę jesteś baranem. I zniszczysz to wszystko, żeby one mogły przejść. Okej. Okay. No teraz możecie
właśnie zostać przeprowadzone. Nie mówię, że bezpiecznie, bo to nie będzie bezpieczne. Wypadł mi spod tej kraty. No i... Już chciałem narzekać, że oczywiście jedna nie mogła iść, tylko musiała zostać. I teraz szybko, żeby te warzywa was nie zabiły. To nie są miłe warzywa. Są bardzo niemiłe warzywa. O, fajnie! Fajnie, dzięki. Dzięki, kucharzu. Przydałeś się. Dziękuję. O, fajnie, to też było śmieszne. Nadal jest 20, to jeszcze no... Okej. Ale właśnie istotne jest to, żeby one jednak miały te zbroje, bo dzięki temu są bezpieczne. I nic ich nie może zabić. Tam już widzę... Tam już widzę statuetkę. Jak się tam wchodziło do góry? Chwila. Pierwsze co musimy zrobić, to w ogóle jakiś mechanizm odpalić. A mianowicie ten. Powiedziałem, żebyś tam weszła. No. Rzuć owieczkę w koło, by je poruszyć. Dobrze. Tylko ona jeszcze musi biegać. No wreszcie. Strasznie mnie wkurza. Strasznie mnie to wkurza, bo te owce czasami... czasami mają buga, że one nie chcą stąd wyjść. A jeżeli one same nie chcą stąd wyjść, to my nic z tym nie zrobimy. Idź. Okej. Już jesteśmy bardzo blisko mety, tylko no właśnie, ja muszę zdobyć... Zresztą... Ja już wiem, co tam trzeba zrobić. Może od tej strony lepiej, bo... No ci panowie z tymi... toporkami, powiedzmy, że... jakoś tak nie bardzo są przyjaźni do nas nastawieni. Znaczy są przyjaźni nastawieni do mięsa. Już myślałem, że się coś zacięło. Idź stąd. No. Co tu się odwaliło? Gdzie ta owca? Czy ktoś mi może wytłumaczyć, gdzie ta owca się przeteleportowała? A, zresztą. No dobra. To teraz tak. Trzeba iść dołem, ale to nadal nie jest aż tak super bezpieczne. Dlatego, że mamy kucharza i mamy te piły tarczowe, takie bardzo śmieszne piły, ale powinno być dobrze. Dobra, tamta owca gdzieś została, ale jeszcze tak powiem wam, że... O, właśnie, z ciekawości, po prostu z czystej ciekawości chciałem zobaczyć, gdzie ona jest. Czy ja ją mogę złapać? Ona się gdzieś zagubiła w wymiarach. Dobra. Trudno, zginiesz, przepraszam. Znaczy nie jest mi w ogóle przykro z tego powodu. I teraz mamy odblokowany specjalny level, który jest takim levelem typu wciskaj klawisz jak najszybciej możesz. Powiedzmy, że to jest tak jak w Raymanie mieliście bonusową rundę. Tylko, że tam trzeba było, z tego co pamiętam, znaczy mówię tu o Raymanie dwójce. Tam trzeba było dwa klawisze, jeden po drugim wciskać, bo to chodziło o ruszanie stopami. Tutaj wystarczy, że będziemy wciskać dowolny klawisz. No i im szybciej to zrobimy, tym lepiej. Właściwie to nie musimy go uderzać, musimy go Znaczy, no bardzo szybko uderzać. A i tak nie... Nigdy ze wszystkich minigier, które tutaj są, moim zdaniem ta jest najgorsza. Ale dobrze, nie jest źle, jesteśmy na trzecim miejscu. Przynajmniej nie jesteśmy ostatni. Zapisujemy grę i mamy przerywnik filmowy. A więc na festynie okazuje się, że mamy rakietę. I tak jak niektórzy karmią innych procą, tak my zostajemy wystrzeleni z procy.
i dostajemy się do bazy kosmicznej. No, gdzieś w kosmosie. To będzie nasz cel za jakiś czas. A póki co się z wami żegnam, no i do następnego.